Brazylijscy y, piłkarze ręczni odnieśli największy sukces w swojej historii olimpijskiej, bo pokonali y, Polaków. Tak dobrze jeszcze nigdy y, nie zaczęli. Przegraliśmy 32 do 34. No i co tutaj można powiedzieć? No, w, w, mówiliśmy, mówiliście o tym, jak ważny jest ten pierwszy y, mecz, a tutaj zaczęliśmy od, y, od porażki z rywalem. No, oczywiście to nie był poziom y, Egiptu, przekładając na, na, na siatkówkę, w dodatku gospodarz, no, ale jednak bardzo sobie y, skomplikowaliśmy kowaliśmy sytuację. No, ale tak to wygląda w sporcie. Oni, oni walczą u siebie, mają własną publiczność. E, można powiedzieć, że Polacy, Polakom odskoczyli w pierwszym momencie, w pierwszej części tego meczu na 2-3 punkty i tak zostało do końca. Była walka równy z równym, ale ten pierwszy moment zaważył na końcu, że te dwa punkty zostały. Polacy przegrali, ale jak powiem, oni mieli tą halę też. Hala, swoje kibice, Polacy, Polakom może się troszeczkę wydawało, że nie będzie tak ciężko. Może, ja tylko tak przypuszczam, to jest moje zdanie, bo czasami za dużo było straconych piłek no i, no i jak powiedziałem, w tej walce drużynowej może się wszystko e, zdarzyć. Nowi zawodnicy, może nierozpoznani, może oni się nastawili, wiadomo, przeciwko najlepszej drużynie, jedna z najlepszych drużyn świata, inaczej się walczy. Oni dając z siebie może nawet 101% albo 102%, żeby, żeby wygrać. Tak widziałem, że nas zabiegali troszeczkę, że my tak, to że zaczęliśmy od 0 do 4, to tak długo, długo wchodziliśmy w ten mecz. Później już nasza, nasze akcje ofensywne były o wiele lepsze niż jeszcze parę miesięcy temu czy, czy rok temu. To była taka nasza pięta Achillesowa. Teraz już, już, już później było lepiej, ale, ale nie wiem, czy to jest może jakiś, jakiś taki, pomyślałem sobie, kwestia ps, presji psychicznej, na przykład, gramy w przewadze i przegrywamy grając w przewadze. Może to jednak, Spinka, że, że pierwszy mecz na, na najważniejszej imprezie w, w, w życiu tych zawodników. No myślę, że tutaj kluczowy chyba dla tego spotkania cały był początek. Bo tutaj podkreślamy to, że graliśmy z rywalem, który jest gospodarzem. Przyszła troszkę publiki, która gdzieś tam mocno zaczęła wspierać i kibicować, i bardzo ciężko jest się przeciwstawić później drużynie, która zaczyna tak na dobrą sprawę wierzyć w coraz bardziej w to, że mogą wygrać, bo odskoczyli nam na 4-5 bramek bodajże na samym początku, a to już naprawdę w piłce ręcznej jest bardzo dużo, żeby później tą zniwelować tą różnicę, którą udało się wypracować Brazylijczykom. Możemy się. Teraz tutaj śmiać, że może klątwa chorążego, tak? No Ludzie właśnie. tutaj gdzieś tam piszą na internecie, że może być to klątwa chorążego, ale ja tutaj akurat w jakieś przesądy bym nie wierzył, natomiast na pewno ten początek nasi gdzieś stremowani wyszli. Brazylijczycy uwierzyli w siebie. No, i później już zaczęły się schody, bo zaczęli wierzyć bardzo mocno w to psychicznie, przede wszystkim, jako drużyna, że są w stanie nam się przeciwstawić polskiemu zespołowi. Ja bym nie przekreślał tutaj naszej drużyny, bo to są chłopaki, których znam doskonale. Wiem o tym, że mają ciężkie charaktery, w sensie takiego, że będą walczyć. Będą walczyć na pewno do upadłego, i, i, i na pewno skomplikowała się ich trochę sytuacja w grupie. Ale tak jak wiem i mam świadomość tego, że i zarówno trener, e, jak, i, jak i sami zawodnicy zrobią wszystko, żeby, żeby przejść dalej. I oni pokażą jeszcze tutaj serducho i, e, i ogromny charakter.